Ja to będę mówił tak, no po raz kolejny o PNSSK, natomiast dzisiaj będzie krócej, ponieważ zakładam, że jak ostatnim razem opowiadałem, słuchaliście, zainteresowani, jeśli gdzieś tam korzystacie z tych tematów, więc dzisiaj skupię się właściwie na tych elementach, które są ważne, które mogą być dla nas codziennej, nie codziennej pracy, takie mniej lub bardziej ciekawe. Tak, ja niedawno, że akurat zmieniłem barwę teraz w szkole dla nowego partnera, dla firmy OSEK. Przygotowaliśmy dla was trochę gadżetów. Tam jak każdy będzie miał ochotę, to jest takie coś... Ja może przeczytam, o co tu chodzi. The best mix for frozen windows. W końcu mamy zimowisko linuxowe, prawda? Tam lecz... Może tak miało być. Słuchajcie, tam można sobie wziąć, jak najbardziej zachęcam. Mamy też tutaj przygotowanych parę takich drobiazgów, także mam nadzieję, że na jakieś pytania z sali. Ojej, się zaplątały. Ale nic. To są takie małe, acz pojemne pamięci Dualius. To znaczy z jednej strony do komputera, z drugiej strony do telefonu, jakiegoś tabletu. Ja nie wiem, czy uda mi się te, co tutaj rzuciłem, teraz dostać, w razie czego kolejni wykładowcy będą mieli też taką możliwość. Także zapraszam tutaj do aktywnego uczestnictwa, będzie to promowane. Od strony organizatorów, także innych, nie tylko od firmy OSEK, tu jest w ogóle cała torba różnych rzeczy fajnych do wyciągania. No dobrze, to ja w tym momencie będę zaczynał. I może dla tych, co mnie gdzieś jeszcze nie pamiętają, Linuxami zajmuję się już prawie 2 dekady. Czekam w tej chwili do, tak na dobrą sprawę, końca października, będę pewien, że są 2 dekady. Od 7 ponad lat już jestem trenerem, od 6 miesięcy właśnie w firmie OSEK, która też jest mniej więcej tyle, co ja trenerem, do tego czasu jest mniej więcej na rynku. Specjalizujemy się tak na dobrą sprawę w szkoleniach open source'owych. To znaczy w tej chwili, na dzień dzisiejszy mamy ofertę komercyjną, czyli Red Haty, SLESy, ale myślę, że to się takiej tajemnicy, jak zdradzę, że w tym momencie też aktywnie rozwijamy szkolenia z tych elementów, których nie ma w typowych szkoleniach komercyjnych. Pierwszym takim szkoleniem, które już jest umiejscowione z agendą, jest właśnie szkolenie z OpenSSK. Będą kolejne z innych ciekawych elementów open source'owych, których na co dzień nie ma typowych szkolenia komercyjnych i też jeżeli by was jakiś temat interesował, zapraszam do kontaktu. Możliwe, że wcześniej lub później uda nam się taki temat też odpowiednio przygotować. Dobrze, co nowego w OpenSSK? No, nie wiem, niech to ciągle tak jak ten punkty, dane połączenie się i tak dalej. Przypominam, jest to rozwiązanie, które daje nam bardzo duże możliwości związane tak na dobrą sprawę z dostosowywaniem sieci do naszych potrzeb. To znaczy, możemy omijać różnego rodzaju blokady i możemy to robić w sposób bezpieczny, bo my to w pełni kontrolujemy. Natomiast co się zmieniło? Pojawiła się od wersji bodajże 6.5 implementacja tak na dobrą sprawę krzywych eliptycznych, ale nie tych zbagdorowanych przez NSA. Pamiętamy, co się, jakie nazwisko Snowden, prawda? Tak na dobrą sprawę, mniej więcej w podobnym czasie okazało się, że krzywe eliptyczne promowane przez NIS, niektórzy o tym mówią, cywilna część NSA, mają pewne dziwne właściwości, które sugerują, że mogą być zbagdorowane. To jest implementacja, która jest tego pozbawiona. Zachęcam do używania. Zresztą coś jeszcze zmieniło z takich odstrony, tak stricte naprawdę bezpieczeństwa. Nowy format przechowywania kluczy od wersji 6.5. Oparto o wykrypta. O co chodzi? Standardowy sposób przechowywania klucza SSH, tej części prywatnej, zabezpieczonej passphrase, czyli może być jakimś dłuższym hasłem, jakie sobie wybierzemy, bardzo słabo był odporny na ataki typu brute force. W tej chwili to każdy, jeżeli lubi grać, sobie kupi fajną kartę grafiki. Na tej karcie grafiki to po prostu, no, to jest taki mały zwykły komputer, który pięknie przetwarza równolegle i wspaniale sobie radził. Natomiast zastosowanie funkcji backup powoduje, że ta nasza karta grafiki w tym przypadku, no owszem, też fajnie działa, tyle tylko, że znacznie, znacznie wolniej, dzięki czemu ten nasz klucz jest bezpieczniejszy, gdyby nam ktoś ten klucz z naszego sprzętu ukradł. Co dalej? Nowy sposób szyfrowania.
szyb strumieniowy, czacza 20 i do tego zabezpieczenie uwierzytelnienia wiadomości, czyli pod kątem tego, czy nie została zmodyfikowana funkcją pole 1305. Tak na dobrą sprawę, to są takie nowości, które wyszły i pojawiły się po tych całych rewelacjach związanych z NSA. Na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę? Pojawiła się taka nieformalna grupa, która ma taką fajną witrynę bbcrypto.org. Między innymi działania tych ludzi spowodowały, że jeżeli zainstalujemy sobie nową wersję OpenSSH, to ona już będzie secure by default, w sensie takim, że korzysta z najbezpieczniejszych, znanych na rynku cywilnym rozwiązań. Czyli standardowo właśnie będzie korzystać z tego sposobu szyfrowania i zabezpieczania transmisji danych, będzie tak samo korzystać do wymiany klucza z funkcji właśnie pana Bechsteina, kod 25519. Co dalej się zmieniło? SSH Cadence, standardowo służący do generowania kluczy, no jeżeli chcecie to robić w sposób bezpieczny, właściwie od 6,5 od OpenSSH, czyli od każdego nowego, nowej w miarę dystrybucji Linuxa, wypadałoby sobie wygenerować nowe klucze. Nowe klucze dlatego, żeby użyć albo RSA, który jeszcze ciągle jest i pod pozorem zalecany, mimo tego, że ma już kilkadziesiąt lat, albo od razu właśnie użyć krzywych elitycznych i użyć właśnie tej funkcji EB25519. Jeżeli użyjemy, od razu uzyskamy nowy format klucza, który też zresztą możemy wymusić przełącznikiem. Co nam to daje? To, jak już mówiłem, będzie o wiele bezpieczniej. Ale od strony też takiej przyjaznej, co się pojawiło, łatwiejsze zarządzanie plikiem non-host. Ten non-host, kto pamięta w ogóle, do czego służy nam non-host? Pierwsza możliwość wygrania pendrive'a. Tak na dobrą sprawę, proszę bardzo, to jest, tak jak tutaj powiedział kolega, to jest nasza baza informacji o tym, jakie klucze znajdują się gdzie. W modelu OpenSSH przyjęliśmy, że nie ma centralnej bazy, to jest kłopotliwe z utrzymywaniem. Natomiast przy pierwszym połączeniu informacje o tym, jakie służby publiczne są podawane do pliku non-host. I my ten plik możemy sobie dystrybuować po maszynach, którymi zarządzamy. Tak na dobrą sprawę mamy dwa podstawowe miejsca, czyli ogólna konfiguracja etc.ssh non-host, taka globalna i też każdy użytkownik. Natomiast coś się zmieniło, jak nam wyskoczy informacja, że jakiś klucz gdzieś się zmienił i nie pasuje. Pojawia nam się też bardzo fajna informacja, że możemy użyć takiej komendy, żeby usunąć klucz. Nie musimy patrzeć, aha, linia 815, to VI 815, duże G, jesteśmy w tej linii, kasujemy. Tak na dobrą sprawę możemy użyć narzędzia w ten sposób. Tak dosyć bardzo przyjemna rzecz. Co się pojawiło? Co się jeszcze kolejnego zmieniło? Cztery typy podstawowe uwierzytelniania, które pewnie znamy, czyli public key, czyli co to jest public key? Klucz nasz, tak na dobrą sprawę, dokładnie. Hasło, uwierzytelnianie hosta jako takiego, czy ktoś używa keyboard interactive? Co to jest? Na przykład... Dokładnie, tam gdzie może być potrzebna jakaś interakcja. Tak, na to keyboard interactive jest to metoda, kiedy my możemy w jakiś sposób interaktywnie coś odpowiedzieć. Na przykład hasło jednorazowe, wyświetla nam się informacja, które wpisujemy, bo to jest podciągane wiele różnych rzeczy. I teraz tak, coś się zmieniło. A mianowicie zmieniło się to, że... Czy miany tak się rąbną? Tak, przepraszam, to jest lepki głos. Możemy sobie tak na dobrą sprawę podać, że wykorzystujemy dwie z metod. Na przykład public key i password. Albo public key i keyboard interactive. Dwie. Dwa uwierzytelnienia. Ułatwia nam to mieć pewność większą, że faktycznie właściwa osoba się połączyła. Możemy wręcz nawet powiedzieć, używając takiego fajnego kropka, tutaj keyboard interactive, to bierzemy z modułu PAM-owych do uwierzytelniania. Bardzo fajny feature, szczególnie w miejscach, gdzie są wymagania prawne, które mówią, że uwierzytelnianie musi być
był składnik nowy. I my możemy sobie zdefiniować, które składniki ma, możemy sobie zdefiniować na zasadzie takiej, że mamy Public Key Password albo Public Key Keyboard Interactive. Czyli możemy sobie zdefiniować dokładnie, w jaki sposób chcemy to wierzytelnie mieć. Co dalej się zmieniło? Zarządzanie plikiem Authorized Keys, tym, do któregośmy wrzucili nasz klucz publiczny i dzięki któremu się możemy wierzytelnić bez hasła. Pojawiły się nowe komendy. Znaczy, po pierwsze, Authorized Keys File, to co możemy sobie w konfliku zdefiniować i ono nam mówi, ok, w tym miejscu się znajdują. Ale pojawiło się jeszcze Authorized Keys Command. Authorized Keys Command jest komenda, która jest używana do tego, żeby pobrać zawartość plika Authorized Keys. I na przykład możemy sobie w tym momencie te pliki bez problemu trzymać w bazie etapowej, nie musimy tylko mieć jakiś skrypt, program, który jest uruchomiony z pewnymi parametrami, takie coś pobierze. Żeby to było bardzo bezpieczne, to jeszcze jest zdefiniowane Authorized Keys Command User. Czyli tworzymy sobie dedykowane konto SSH w kontekście tego użytkownika, tego kontrogramia na program, który pobiera informacje związane z naszym Authorized Keys. Zupełnie inny sposób zarządzania, bo możemy trzymać te dane także w LDAP-ie przykładowo, czy w jakikolwiek inny sposób, który dla nas będzie wygodny. O czym jak właściwie wcześniej ktoś też mocno nie mówiłem, ale znowu się może przydać w dużych organizacjach. Wsparcie dla PKI, oczywiście to nie jest pełne X509, to jest taka wersja, nazwijmy to uproszczona. Co możemy? A możemy mianowicie sobie zdefiniować, że to jest nasze CEPA i podpisane tym klucze będą kluczami, które uznamy za zaufane. Jakby tego było mało, mamy coś, co nas przy zarządzaniu w dużej skali bolało. Zarządzanie poszczególnymi kluczami autorajskich. Mianowicie możemy powiedzieć sobie, wątki podajemy numer seryjny i ten klucz po prostu został automatyzowany. Bardzo naprawdę fajna skala, fajna rzecz, jeżeli mamy, że tak powiem, więcej serwerów, więcej użytkowników, wiele różnych kluczy. I teraz takie pytanie, czy w ogóle na przykład zwracacie uwagę na to, jakim kluczem użytkownik się zaloguje do systemu? Jak to zrobić, żebyśmy wiedzieli, którego on klucza faktycznie użył? Ja mogę liczyć na przykład tą pozycję użytkowników do dawania własnych kluczy. Okej, można. Jak najbardziej. Natomiast gdybyśmy chcieli, mamy dla danego konta dodanych pięć kluczy do plika autorajskich. I pytanie brzmi, jak na przykład rozróżnić, ktoś pamięta, jak można rozróżnić, którym kluczem się zalogował? Bloga. Bloga. Ale co trzeba zrobić, żeby tą informację w blogach mieć? Jakiś debug był. Blisko. Ja może wtedy przejdę, bo tam się zaraz tutaj jeszcze wrócę. Tak na dobrą sprawę przypominam, mamy w konfiguracji serwera, mamy, słuchajcie, takie coś jak log level. Standardowy log level nam loguje, kto się zalogował. Ale jak zmniejszymy o jeden stopień jego poziom logowania, mamy między innymi informację z fingerprintem klucza publicznego, który do tego celu został użyty. Polecam. Bardzo istotna rzecz, jedna z pierwszych rzeczy, które staram się robić na serwerach, którymi administruję, po to, żebym wiedział, jakie klucze są w użyciu. Że? Nie dam głowy, nie pamiętam w tej chwili. Możliwe, że tak. Natomiast warto czasem ten poziom logowania gdzieś tam troszeczkę zwiększyć. A co dalej? Może takie pytanie, jak sądzicie, gdzie znajdziemy informacje o formacie key, tak na dobrą sprawę, formacie certyfikatu czy key revocations? Jak to może wyglądać? Jakieś pomysły? W którym manualu? Wiem, że to może być trudne pytanie. Ci, co mają laptopy, to pewnie zaraz będą szukać szybko. Ale jak sądzicie, gdzie możemy te informacje? Dlaczego o tym pytam? Dlatego, że jest dużo feature'ów fajnych w OpenSSH, a ludzie nie wiedzą, jak tego znajdować. Bo... niestety nie. SSH Keygen, dokładnie. Dlaczego celowo właśnie zadałem to pytanie? Bo, proszę bardzo. Słuchajcie, problem się pojawia taki, że tam te wszystkie informacje z głowy są.
tylko my nie zawsze wiemy, gdzie szukać. I właśnie, to, co jest związane z klucami, to będzie w manualu SSH Keygen. Ale na przykład Pogma, co możemy wpisać do Authorized Keys, że ograniczyć na przykład ten klucz tylko wykonuje komendę i tylko z określonych kostów i zezwala lub nie na pogłagowania, to jest manual do SSHD. Warto gdzieś takie rzeczy wiedzieć, warto sobie te manuale, bo przed nami jest naprawdę bardzo dużo fajnych informacji. Oj, przepraszam. Co jest jeszcze fajne? To już było od dawna, mianowicie keylog mesh, występujący w konfiguracji demona. Ktoś korzysta? Co to jest ten mesh? Mesh? Tak. Chyba zastosowanie parametrów SSH i PRTF grupy, na przykład kopii danych należących do grupy, czy potem leżący do hosta, na przykład bardzo przykładem przy SSH, autowanie i tak dalej. Dokładnie, tak na dobrą sprawę możemy sobie zdefiniować, że w zależności od tego, czy użytkownik konkretny należy do grupy, łączy się do określonego hosta, czy w przypadku połączeń wychodzących z takiego adresu wychodzi z takiego portu, bądź lepiej określić tak na dobrą sprawę adres i możemy sobie właściwie zmienić, no, tylko takie rzeczy, które tu nie będę może czytał wszystkich, które wyrzuciłem na slajdzie. Prosty przykład, dlaczego to może być przydatne. Weźmy sobie, że przychodzi nasz audyt i wiemy, że audyt nie przejdzie nam, jeżeli będziemy mieli wyświetlenie hasła. Ale nasz szef korzysta z tego i on nie uznaje nic innego niż wyświetlenie hasła. Co możemy zrobić? Match user, nasz szef, password authentication jest. I w tym momencie zapuszczam swoje wspaniałe narzędzia skanowania i wyjdzie, że hasło w ogóle nie wpuszczam. Ale w przypadku jednego konkretnego użytkownika tak. Tak na dobrą sprawę to jest świetna rzecz, kiedy na przykład chcemy zmienić troszeczkę pewne rzeczy, na przykład w zależności od tego, gdzie się znajduje użytkownik. Może delikatniejsze reguły wpuszczające więcej ruchu dla tych, którzy się znajdują wewnątrz naszej sieci. A może na odwrót, no, to już tak na dobrą sprawę od nas zależy. O czym warto dalej pamiętać, znowu, że jako wyświetlę tych informacji na temat NSH. Taki keyword identify identities only. O co chodzi? Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś debugował tak mocniej, jak działa protokół SSH. Natomiast jeżeli mamy dodanych więcej niż jeden klucz, więcej niż jedną tożsamość, tak na dobrą sprawę do naszego SSH agenta, jakkolwiek on by się nazywał, na przykład Monkey, to co się dzieje? Mianowicie te wszystkie tożsamości są wysyłane do serwera i serwer sobie wybiera, którą zapasuje. I czasami jest to dobre, czasami jest to złe. Szczególnie jak zaczynamy cenić sobie z różnych powodów swoją prywatność. Co warto zrobić? Możemy w bardzo prosty sposób, słuchajcie, ograniczyć, że ok, ale do tego serwera to tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie jedną konkretną tożsamość. Nie wysyłaj wszystkich z różnych powodów. Może na przykład pracujemy w outsourcingu, obsługujemy różnych klientów, a może po prostu nie chcemy, żeby pewne rzeczy niepotrzebnie były wysyłane. Możemy to dalej wręcz, żeby nie było to konkretny hot, bo to jest czasami, że tak powiem, dużo byłoby pisania, to możemy użyć różnego rodzaju nicktagów, znaki zapytania, gwiazdki, wszystko co nam zapasuje, tak na dobrą sprawę. To co nam zapasuje, tak na dobrą sprawę tutaj od strony nazwy hosta, od strony domeny, czy tego co my używamy, to my możemy tak na dobrą sprawę zdefiniować podobnymi linkami, nie musimy, jak mamy 300 hostów, nie musimy tak na dobrą sprawę definiować tego 300 razy. Zapraszam do korzystania z tego, co jest naprawdę bardzo przyjemna w określonych rzeczywiście przypadkach. Co się pojawiło bardzo fajnego od strony, tak na dobrą sprawę, klienta? Mecz po stronie klienta, gdzie to jest, przepraszam, dla mnie to jest genialny feature. Tak na dobrą sprawę to jest rzecz, która nam pozwala zdefiniować sobie konfigurację klienta, co będzie używane.
I możemy tutaj, w najprostszym przypadku, host, gdzie się łączymy, original host, czy user, local user, zdefiniować na podstawie jakichś tam typowych, ale najfajniejszy jest chyba exec. Dlaczego najfajniejszy jest exec? No ja miałem kiedyś w ogóle podefiniowane takie rzeczy jak nazwa komputera, remote, nazwa komputera, via coś tam, nazwa komputera, via i tak dalej. Po to, żeby różnymi ścieżkami, na przykład przeskakując użyciem proxy comment, łączyć się w określone miejsca. I killer feature dla mnie, który po prostu się pojawił w SSH, jest bardzo rewelacyjny, to jest właśnie mecz po stronie klienta. Najprostszy możliwy przykład działania czegoś takiego. Definiujemy sobie, że mecz host sam exec ping jakaś tam nasza komenda. Co to oznacza? Oznacza, że dla hosta sam, zdefiniowanego naszą własną nazwą oczywiście, jeżeli ta komenda zwróci wartość 0 na wyjściu, jako exit code, to tak na dobrą sprawę używamy tej konfiguracji. Cokolwiek tu wpiszemy, ile różnych dziwnych rzeczy sobie konfigurujemy. Jeśli nie, leci dalej i w tym przypadku załapie się na takie coś. Co w tym momencie spowoduje nic innego jak przeskoczenie przez 1 lub 15, w zależności jak zdefiniowanie konfiguracji hostu. Słuchajcie, co to nam daje? Wpisuję sobie SSH sam, jestem u siebie w domu, to się łączy na komputerze. Idę do firmy, wpisuję SSH sam, pyk, jest. Troszeczkę wolniej to działa, bo łącze po drodze jest z jakimiś opóźnieniami, większymi niż sieci lokalnej, ale z mojego punktu widzenia pisałem SSH sam. Jestem na właściwej maszynie, a ta logika mówi, w jaki sposób mam tam się znaleźć. Jeżeli używamy na przykład jakiegoś typowego Ansible do zarządzania konfiguracją czy czymkolwiek innym, to nie ma kłopotu ze zdefiniowaniem pliku hostu, tam gdzie on się zbiera, tak na dobrą sprawę, inwentaryzację, żeby wiedział, jak ma się łączyć. Po prostu mamy hosta sam i koniec. I tutaj SSH nam zawsze całą logikę, którędy, jak się połączy, to jest naprawdę dla mnie taki największy killer feature z tych nowych rzeczy. Tak na dobrą sprawę mówiłem, że nie będę może długo mówił teraz. Troszeczkę więcej pokażę z kolei, bo ja się skupię na części praktycznie jutro, jak będę mówił o nawierzchniczym GMK. To są takie najciekawsze, najistotniejsze rzeczy, które się pojawiły w OpenSSH. Niektórzy jeszcze mogą znaleźć jedną rzecz dosyć fajną, mianowicie w momencie, kiedy używamy sobie local remote forwardingu, ja tutaj, przepraszam, zapomniałem myśli na slajdach, gdzieś mi umknęło, to możemy nie tylko przekierowywać port na port, port TCP na port TCP. Słuchajcie, my możemy sobie local, czy remote forwarding zrobić nawet na poziomie socketów. Czyli jeżeli na przykład mamy bazę, to możemy sobie jedną bazę z drugą połączyć soketami Unixowymi i przeforwardować to poprzez połączenie SSH. To dla niektórych też może być killer feature, bo nie musimy używać zewnętrznego oprogramowania. Także dziękuję za uwagę. Jeśli byłyby jakieś pytania, jestem dostępny do niedzieli tutaj. Jeżeli się nasuną później, bo wiem, że jak się człowiek zaczyna wchodzić w SSH, to gdzieś tam się zaczynają pojawiać jakieś problemy, nie zawsze coś działa. Zachęcam do kontaktu mailowego i dziękuję. Może pytania z sali jeszcze jakieś? Może jakieś są pytania w tym momencie oczywiście.